Z tej strony Asia i Kinga. W tym odcinku powiemy Wam kilka słów o prowadzeniu partnerki. Partnerkę możemy prowadzić albo w trzymaniu otwartym, czyli za dłonie, albo w trzymaniu zamkniętym, czyli w ramię, albo trzymając ją za żebra. Zacznijmy od tego, że kiedy tańczycie z partnerką, tutaj pomiędzy Wami jest taka niewidzialna oś, która wyznacza środek Waszej pary. I co jest mega ważne, kiedy trzymacie się za dłonie, ta oś się nie przemieszcza, ona jest zawsze między Wami. To znaczy nie może znaleźć się nagle bliżej faceta, tak, znowu ja jestem facetem na ten moment w tej parze, tak, ani w stronę partnerki. To oznacza, że nasze ciało powinno być cały czas ustawione prostopadle do parkietu, czyli nie pracujemy na przykład miednicą ani górą przód tył i nasze ciało jest przemieszczane za pomocą naszych nóg. Stopy odpychają nas od parkietu do przodu i do tyłu. Dobrym ćwiczeniem jest stanąć sobie razem z partnerką na rozstawionych nogach i teraz za pomocą nóg przenosicie ciężar przód, tył, przód, tył. I mega ważna kwestia. Ta granica między Wami, możecie ją sobie wyobrazić jako ściankę i teraz o tą ściankę chcecie się najpierw oprzeć, a potem o nią zahaczyć, tak jakbyście w cudzysłowie się podwieszali, czyli bardziej może jakiś drążek. Zwróćcie teraz uwagę na to, co dzieje się z naszymi łokciami. One nie mogą przechodzić do tyłu poza linię mojego tułowia. Tak? Czyli podchodzę do partnerki tak blisko, żeby łokieć nie minął. Jeżeli obydwie byśmy to zrobiły, no to po prostu wpadamy na siebie klatką piersiową. W drugą stronę, kiedy chcemy się zahaczyć o współpartnera, też nie możemy tych rąk puścić. Po pierwsze, zaokrąglamy wtedy plecy. Tak, tracimy kontakt i wszystko, co możemy zrobić, to szarpnąć. Nie powinniśmy tańczyć rękami. Oznacza to to, że właśnie nasze nogi, manewrując naszym kręgosłupem, przód, tył, dają partnerce sygnał, czy ja się zbliżam, czy oddalam, a ręce są tylko przekaźnikiem tej informacji. Muszą więc być zblokowane, przymocowane do ciała, a nie działające jak własny organizm i szarpiące partnerką. Do czego tego używamy? Do wszystkich możliwych obrotów. Kiedy sobie tańczycie, zobaczcie, hop, i chcemy zrobić obrót, ta faza, w której jesteśmy naciągnięte, działa jak taka sprężyna. Hop! Jak widzicie, nawet bez trzymanki wyjdzie. Tak? To znaczy, że z tego naciągu mogę partnerkę hop! Po prostu jak z procy wystrzelić i obrócić. Ważna kwestia to to, że kiedy ta energia między Wami pracuje do partnerki, od partnerki, trochę ustawiacie Kinga pod tym kątem, zobaczcie, ona ma iść centralnie do partnerki i na poziomie środka jej ciężkości, czyli nie trzymamy rąk za wysoko, bo partnerka wtedy tańczy jak wiewiórka. Tak, ręce są nisko i nie rozkładamy ich na boki, bo wtedy ta energia nam ucieka. Tańczymy prosto do partnerki. Kolejny ważny element, jak już chcecie zacząć jakieś obroty, kciuk zabroniony. Nie przytrzymujemy partnerki kciukiem. Czasami panowie nie zdajecie sobie sprawy, z jaką siłą tutaj przyciskacie nasze palce. Zazwyczaj wasza ręka jest większa, silniejsza i po kilku obrotach, jak wykręcacie nam tutaj te paliczki, to naprawdę boli. To pierwsza sprawa. A druga, jeżeli coś pójdzie wam nie tak, a przytrzymujecie moją dłoń, obrócimy się Kinga i zrobię ci obrót. Obracam Kingę. Zobaczcie, nie puściłam jej dłoni. Trzymam kciukiem. Ona ma w tym momencie wszystkie palce i nadgarstek wykręcone. W momencie, kiedy trzymam partnerkę luźno, jej dłoń może się w mojej swobodnie obrócić. I nawet jeżeli coś pójdzie inaczej niż założyłam, nie krzywdzę mojej partnerki. Wyjątkiem są oczywiście sytuacje, kiedy macie partnerkę typu taka ośmiorniczka, która wam podaje ręce tak jakby nie chciała. No nic nie zrobicie, no musicie ją przytrzymać. Ale wtedy macie pewność, że to nie wasza wina, że ją boli. Trzymanie partnerki kciukiem daje poczucie takiej złudnej kontroli. Lepszym sposobem jest ustawienie palców w kierunku swojego brzucha, tak żeby partnerka mogła się o tym dłoń zahaczyć. No właśnie, tak jak Kinga zauważyła, w momencie, kiedy ta wasza dłoń jest za bardzo otwarta do partnerki, ja się mogę po prostu wyśliznąć. Tak? Stąd musicie... się bierze trzymanie w ten sposób, które ani nie jest przyjemne, ani skuteczne. Ważna uwaga do zastosowania podczas przejść obrotów. Panowie, wasza klatka piersiowa powinna cały czas patrzeć na partnerkę, tak jakbyście tutaj mieli taką parę oczu i te oczy na partnerkę. To znaczy,
Robimy na przykład obrót w prawo, krok, krok, mijam się z Kingą i moja klatka cały czas jest skierowana do niej. Wersja błędna, Kinga się obraca. Zobaczcie, że w pierwszej części moja klatka poszła całkowicie od niej i na końcu muszę kombinować, jak się do niej dokręcić. Oczywiście, że partnerka też się powinna stosować do tych zasad, no ale ustalmy, niecała odpowiedzialność za prowadzenie jest na Was. Jeżeli partnerka nie umie tańczyć, nie daje się prowadzić, to nie do końca jest tak, że Wy jesteście odpowiedzialni za wszystko. To jest mit, obalamy go właśnie. Kobiety też nie umieją tańczyć. Kobiety zazwyczaj dużo lepiej się same ruszają. To jest naturalne. Natomiast tańczenie w parze i dawanie się prowadzić to kompletnie inna kwestia. Dlatego panowie możecie się czuć usprawiedliwieni, jeżeli w tańcu coś mocno nie idzie. Nie, to nie oznacza, że to tylko Wasza wina, bo nie umiecie prowadzić. Inny sposób tańca z partnerką to w trzymaniu zamkniętym. I żeby było jasne, w ogóle nie chodzi mi tutaj o trzymanie turniejowej ramy z tańca towarzyskiego. Nie. Nawet jak tańczycie sobie na imprezie casualowo, ta ręka jest nisko, na plecach partnerki. Ona musi działać, jakby była zagipsowana z Waszą obręczą barkową. To znaczy, tu mamy kąt, no pi razy oko, 180 stopni niech będzie, tak? Linia prosta. I nie bardzo powinniście tym kątem manewrować, zmniejszać go albo rozkładać, powiększać. Kiedy chcecie obracać partnerką, obracacie całym tułowiem i w ten sposób partnerka idzie z Wami. Ona wtedy idealnie czuje, jak porusza się Wasze ciało. Kiedy ruszacie samą ręką, no to wiecie, Wasze ciało w jedną rękę, w drugą i partnerka jako trzeci element gdzieś tam się miotająca pomiędzy tym. Wezmę sobie teraz do pary Kingę. Jak już wspominałyśmy w poprzednich filmikach, partnerka powinna być ustawiona na prawej stronie faceta, tak? Na zakładkę. Część mojej klatki piersiowej do Kingi, część jej do mojej, po prawej stronie. I teraz zobaczcie, po pierwsze mamy miejsce na nogi. Oś obrotu pary mamy właśnie przez prawą stronę, zarówno Kingi, jak i moją. To trochę jak taka karuzela. Tu mamy ten taki środkowy bolec, tak? Tu ma Kinga swoje siodełko karuzeli, tu moje. Hop, hop, hop. Dokładnie. Jak widzicie, bardzo łatwo zrobić tego typu obroty, które swoją drogą wcale nie zajmują dużo miejsca. Pewnie Was nauczymy w kolejnym odcinku, jak je zrobić. Jeżeli nie utrzymam tego gipsu, o którym Wam wspomniałam, zobaczcie, co się dzieje. Rękę zostawię, ja idę. Partnerka nie rozumie, że ma iść ze mną. Jeżeli trzymam partnerkę i to jest, cała moja góra jest stabilna, ja się przemieszczam i partnerka się przemieszcza. Co ważne, Wasza partnerka nie widzi Waszych nóg. Przecież nie patrzymy w dół. Nie może być więc tak, że ruszacie nogą, robicie krok, a dopiero dajecie partnerce sygnał. Prowadzenie, nieważne czy w trzymaniu zamkniętym, czy otwartym, ma miejsce chwilę przed krokiem, na którym oczekujecie od Waszej partnerki jakiejś akcji. Dlatego ja zaczynam od tego, że puszczam moje ciało w kierunku, w którym chcę iść, tak? Trochę tak, jak mu chciała kijki w śnieg i przez kolana moje ciało idzie. Chodź, Kinia. Dlatego puszczam ciało do boku, hop, i dopiero potem Kinga czuje, że ma zrobić krok. Krok, dostaw, krok, dostaw, krok. Mogę otworzyć, hop. I moja ręka, zobaczcie, cały czas jest przymocowana do tułowia. To, że Kinga się otworzyła ode mnie na zewnątrz, to efekt tego, że skręciłam klatkę piersiową. Hop. Czyli moja klatka, tak jak wspominałyśmy, cały czas patrzy na partnerkę. I wracamy. W kolejnych filmikach nauczymy Was, jak robić podstawowe obroty, przechylenia, fajne figury. Dlatego subskrybujcie nasz kanał, śledźcie nas i do zobaczenia.